Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Kapincjusz, jak widzicie jest miastek. Olinek już dorosły. Siemano. Siemaneczko, lecimy z kolejnym odcinkiem z Bulusiowa. Dzisiaj kampania marchewkowa. Tak, marchewkowa, nie jakaś buraczana, ziemniaczana i jakaś tam jeszcze inna gówniana. A to będzie gówniana jeszcze kampania, natomiast dzisiaj marchewkowa, mamy marchewki łotyle. Trzy poletka, także dosyć sporo, nawet cztery, tylko że po prostu połączone. Lecimy sobie z gospy tutaj naszej, nasze bydle, fędzik wraz z tą naszą mydlęcą przyczepą. No i masajek z tymi dwiema mniejszymi. Gracka tutaj trzeba wykorzystać. Teraz już normalnie jest dorosły, także może elegancko robić. No i lecimy sobie na pusto, tędy pod górkę. Tutaj już po prawej stronie ze szklarniami, tam jest ładowarka, mamy już miejsce przygotowane przez Jiłopa pod marchewkę. Zobaczymy, ile tego będzie. Kurna! Widziałem. No to będzie ciekawe. Ja tutaj ledwo podjeżdżam na pusto, 3 na godzinę nawet szło. Tu możemy sobie przejeżdżać. Dobra, także tutaj jest rowek, także trzeba faktycznie uważać. Ale mamy fajną dróżkę. Mamy Holmera tutaj do kopania. Poprzeczki jakie są już wykopane. No i już Holmer jest cały załadowany. Także w sumie możesz okrąglinek podjeżdżać, bo ja tutaj nie będę się na razie cudował. Mogę zawsze do ciebie wsiąść, tak jak tutaj właśnie miastek siedział. No, także kampania była marchewkowa. Pokaż teksturę tego, marchewki odkrytej, masz tutaj łęciny, tu przy supie. Chodzisz po tym. Tak? A u mnie nie. To poczekaj, zaraz się odkryję. Jest marchewka wystająca. Albo poczekaj, trochę. A, no trochę jest, dobra. Dawaj, graczek. No, nieźle. Czekaj, następna jeszcze. Także fajnie generalnie. Odkryć chcę. Tutaj masz. O, teraz. No teraz to już w ogóle elegancko. Poczekajcie chwilę. Dobra, lecimy sobie dalej. O, tu proszę za taką marcheczkę. No to takie nie miałem, ale tutaj trochę wystaje z tego. Łęcin fajnie wygląda, nie głupio. Faktycznie, także no. Nie wiem, czy gracie na różnych mapkach, bo pewnie teraz gdzieś tam na tych nowszych mapkach, no to pewnie marchewka też występuje, te dodatkowe uprawy. My pierwszy raz tutaj się bawimy. Na przyczepach, jak widzicie, wygląda to tak. Marchewka, jak marchewka. Boże, chłopiak tym poszedł. Poczekaj, bo coś się zbugowało. Chłopiak ładnie tym poszedł, no ale ważne, że zbiera. Także elegancko, także o okrąglinach możesz tu powoli jechać. Fajne, kurczę. Trochę podobne tutaj może i do buraków od góry. Ale no ważne, że coś nowego, jakaś tam marcheweczka. O, teraz się zbugowało i teraz od nowa się pokazuje. Dobra, fantastico. Boogie Woogie, no tutaj na Borusioła, no to już długo przeżyło. Jakby nie było już i całe lato, no i teraz tutaj jesień. No ale powoli już nastawieniem żyjemy do farminga 22, już tuż. Także no kurczę, ja się nie mogę doczekać, ale tutaj jeszcze trzeba się trochę pobawić. Jest gracek, także trzeba go wykorzystać, możemy jeszcze fajnie tu sobie pograć. Chłopaki tutaj grali sobie, kiedy? W czwartek? W czwartek? Chyba w czwartek, no. W czwartek sobie chłopaki grali, nie gadaj, że ty już pewny. Nie, spokojnie. No mówię, kurna, nie gadaj, że chłop już pełny, gdzieś tutaj może zjeżdża. Jak tam procenty? 24 już. 24, no to nieźle, to masz mod pasażera czy coś? Można tam wyjść? Masz jakieś krzesełeczko? A nie mogę wyjść, kurcz. Nie, to nie jest oryginalny, sorry. Kurcz, anaki. No ale trudno, no. Tutaj header, jak widzicie, jest pomarańczowy, pewnie dlatego, że do marchewki. No ale fajnie, tutaj wszystko jest przystosowane. Elegancko tego, nic się tutaj nie buguje z tą marchewką. Także elegancko, tu jest dużo tych upraw. Mieliśmy jeszcze przetestować cebulę, czy zdążymy? Wątpię, ale no pewnie coś podobnego, tylko że po prostu no, tu mamy marchewkę. 43 tysiące na koncie, no nie za dużo. Ja bym się tu pytał, czy od razu na skup, ale no teraz no tak widzicie, w sumie jest bardzo niska cena tej marcheweczki. Dopiero jak zwykle tam wszystko na zimę najlepiej sprzedawać. Także no jeszcze sobie poczekamy, żeby tu jeszcze zarobić jak najwięcej. U Gracka tam było jakieś koszenie z tego co mówił, coś tam już kosi jako trawę. Teraz w życiu realnym to w sumie też już powoli trzeba kosić już, no my tu na działce skosiliśmy na tygodniu i święty spokój już będzie, ale fajnie w końcu ta kosiarka szła elegancko jak zawsze powinna, ale dolecze się dużo trawa. Jeszcze mokra, kurczę, teraz ostatnio już po tym lecie, no to tragedia. Ale no, jeszcze jak
pełno wody z basenu tam poleciało na tą trawę, to w ogóle nie chciało wyschnąć, no a teraz są to jakieś super pogody, nie są, ale zapowiadają fajny, także chociaż tyle. Bo teraz co się dzieje przez kilka dni w Polsce, to daj ta spokój, czwartek, piątek, sobota w sumie, no głównie to ten czwarty, jak wiało, to była tragedia w ogóle. Jacek, wracaj drogą koło ciebie, bo widzę ty już wysypany, a ja jeszcze tylko jego nie zsypałem, także wracaj drogą koło ciebie. Dobra, jestem... No po co? Wracasz to pod górkę. Ale no mówię. No, ale ja jestem w czarnej dupie. O, Kapiego dopiero w następnym przejeździe będę sypał, także cofnij się, Kapi. Tam do ciebie podjadę sobie, zawrócę. Nie. Stój, a, tu, stoi. Dobra. No moment. O, teraz kurna, wycofa się mogę. Cofnie jakoś? O, może powoli. Na skrętność, kurna, ale widziałem to ostatnio jakoś parę fotek z tym Fendem. Też ludzie grają sobie. No bo te dźwięki ma fajne, no kurde, dość, że takie fajne bydle. Dość, że dźwięki też ma zarąbiste. I 12 na godzinę jak coś. Dobra, wieź tu jakoś. No ja sobie zaraz za tobą tutaj zawrócę. 12, dobra. Szybko tutaj ustawimy ten pomacik. O panie, 12, dobra. Elegancko. No teraz jestem w szoku, co się z pogodą dzieje. Kurna, w górach śnieg popadał, minus 35 na Śnieżce. Na Kasprowym, no to tam śnieg popada o minus 5. Myślałem, że będzie w miarę podobnie, ale na Śnieżce to ta masakra, co się podziało. Aż tyle, to zamarzną chyba idzie. Teraz, kurna, te wiatry, co też się podziało, to tragedie ludzkie, gdzie nie gdzie. To się tam podziało, a to ciężarówka wywaliła, a to dostawczaka, a to tempomat mi się nie chce załączyć. A to kurna jakieś inne dziwne rzeczy, dachy pozrywało, szkody narobiło, drzewa powaliło, samochody poniszczone. No tragedia jakaś, tragedia totalna. No ale co zrobić, gdzie nie gdzie jeszcze polało, u nas to jeszcze w miarę spokój był, właściwie to dzisiaj delikatnie tam pokropiło, ale to dosłownie przez chwilę, bo chmura naszła. Ale tak, no to kurna, porażka u Staszka. Także no, w różnych regionach tu Polski różnie się dzieje. U nas wiało mocno, ale jakoś tam strasznie nie było, ale na północy, głównie tak północno, część Polski, no to jak patrzę, no to deszcze, burze, co w ogóle, no pod sam koniec października praktycznie, no to żeby tyle burz było, bo w czwartek były, w piątek, no i dzisiaj były gdzieś tam koło Włocławka, no to już w ogóle hit nad hitem. Dobra, to lecę tam koło sklepu drogi, tylko żeby tu się jeszcze wywinął. Dobra, lekko cofnąć, dobra, lecimy, 38 ton. No i później będzie oczywiście tutaj sprzedaż tej marchewki, w jakiś tam dzień sobie zrobimy, zobaczymy. Ale to też przyjedzie specjalistyczny sprzęt i będzie ogień, tylko żeby jakoś strasznie daleko nie jechać na skup. Choć będzie trzeba, bo tak, pod górkę tu się nie wywinie. Nie, raczej spokojnie. To będzie pewnie, tak czy siak, to większość tutaj sprzedajemy sobie koło sklepu, to będziemy musieli sobie gdzieś naokoło, no ale trudno. No, także gdzieś tam polało, gdzieś tam wiatr niezłe uszkodzenie porobiły, gdzieś tam coś, a to śniegi. Teraz krupa śnieżna, no, wczoraj to już myślałem, że padnę. Patrzę gdzieś tam pomorskie, jakaś coś tam było na Facebooku, pomorskie w nazwie, a tam białe drogi, no hit jakiś. No, dzisiaj też niby tutaj mogło u nas coś być, jakaś krupa śnieżna i gdzie niby coś popadało. A no, ta pogoda to jest dziwna, no ale co zrobić, przyszedł jakiś tam cyklon czy coś i porobił, co miał porobić. Jeszcze tutaj wieczorny patrol, że tak powiem, był. Ale fajnie, kurde, trochę żałuję, że wcześniej trochę nie wyszedłem z psem, bo miałem trochę wcześniej wyjść, ale trochę zwlekałem z tym wszystkim. To może bym jeszcze nawet ja wzywał, bo byłbym gdzieś tam szybko na miejscu, bo miałem iść właśnie tamtędy, gdzie był ten śmietnik mniej więcej, a tutaj wychodzę z chałupy, a tu tak wyje. Mówię, no kurde, no raczej strażaki. I nagle przestało. Nagle przestało, mówię, no kurde, no to idę na parze czym prędzej i ciągnę tego psa, on tutaj chce się wysikać, no ale ciągnę go i ciągnę i ciągnę. No i wyszliśmy tu zaraz za rogo i widać niebiesko tam faktycznie na tej, tak powiem, naszej drodze, bo my najczęściej chodzimy w tą jedną mańkę, tak ci kiedyś wysyłałem ten filmik. No i podchodzę, szybko tam idę, kurna, smród z daleka, dym widać, mówię, ja pierdykam, co tam się dzieje, no ale mówię, raczej coś mniejszego, bo zbytnio więcej straży ani nie słyszałem, ani nic, tylko tą jedną. No i faktycznie, no przyszedłem, a tam właśnie świetnie się fajczył, ale no. Ale no niestety, no podpalaczy nie brakuje. Nie wiem po co to podpalać, co w tym jest takiego superowego i tak dalej, no ale no. Nie wiem, żeby to... Ostatnio też kolega do mnie pisze, że no tu strasznie jedzie, tu masakra, a to wiesz, tylko śmietnik, ale nie? Aha.
No kurde, ja tu nie, no. Żeby, ja nie wiem, jeszcze obele słomy na przykład, jakiś duży stuk. No to jeszcze ładnie to powiedzmy wygląda, że się pali, bo mi się to podoba. Ostatnio gdzieś tam widziałem, to kurna tak ładnie to wyglądało. A tu śmietnik, no to dość, że syf jest jeden wielki, bo tu śmierdzi jak cholera. Jeszcze jak na przykład dzisiaj sobota wieczór, no to w piątek, no to u nas to niestety, ale ostatnio ze śmieciarkami różnie i no. Mogą czasami nie odebrać, bo mają teraz problemy, ale na szczęście od stycznia ma być stara firma, ma tutaj wrócić w końcu, co nie było problemów, później przegrali te przetarg. No i teraz właśnie jest tam z Kielc firma, ale jest tragedia. Już dostali chyba, ja wiem ile oni są, może z 2 lata, już chyba ponad 2 miliony kar dostali. Ostatnio za nieodbieranie ponad 700 tysięcy, także no, fajnie, fajnie. Także no teraz niby trochę się poprawiło, aczkolwiek no też czasami nie odbierają wyznaczone dni, no i kosze były załadowane, a tu kurczę, no smród jak cholera, ale no. Mówię, żeby to jeszcze coś ciekawego było, żeby, kurna, no nie, no żeby głupie te bele nawet się fajczyły, a tu śmietnik. Ale dobra, no ludzie podpalają, nie wiadomo po co, ale no. Czasami może jakoś tym przypadkiem. Ja się nie załadowałem. No wiesz, no. Podgarniany tam ładnie jest? Nie, mogę w sumie podgarniać. No, a nie wracałem przez górkę, tylko jechałem sobie jeszcze naokoło specjalnie, ale tutaj mogę podgarnąć. Mamy tego pełno miejsca, placu jest, a jest, na tą marcheweczkę, więc ludzi karbuzik. Tutaj dużo nie zostało z tego pola. Także my sobie tutaj będziemy pewnie teraz kopać. Do której chłopaki możecie siedzieć? No ja do jakiejś. Zobaczymy. Pierwszej max. Dobra, no to słupcie. Ja na razie w sumie póki nie padnę, no to też już o 8 stałem i tak no. Może być różnie, ale mam nadzieję, że w miarę się wytrzyma. Tutaj się będzie grało, później gdzieś tam na koniec miniaturkę się zrobię, będziemy sobie kopać, a Holmer duży, to w miarę to będzie szło. Co tutaj jeszcze? No dzisiaj to się też dobrze czuję, bo wczoraj to kurno powiem wam, że trochę się tak lekko przestraszyłem, bo rano wstaję, a tu kurna gardło mnie trochę boli, mówię, no niby gardło, ale u mnie najczęściej się zaczyna od gardła, później dobra, przeszło gardło, wziąłem sobie jeszcze przed szkołą te leki, przeszło gardło, jakiś tam katar, mówię, ja pierdykam, jeszcze na rowerze, jeszcze wieje cholera zimno, no ale dobra, może coś tego kurna jakoś tam... jakoś może mnie to odpuści, no ale no. Gdzieś tam katar pomęczył, samo poczucie też kiepskie. No ale mówię, no mam nadzieję, że wstanę w sobotę i będzie wszystko w porządku. Jeszcze wczoraj tam pobrałem, chyba trzy razy na gardło brałem, nawet jak mnie nie bolało, to w razie czego wziąłem. Na katar brałem ciągle, no i w sumie dzisiaj już jest wszystko ok, tylko tam od czasu do czasu jakiś katarek, ale to. Też przez te wiatry, bo jak są wiatry, to ja mam taki katar, że masakra. No, ale no. Już mam nadzieję, że się uspokoi teraz. Teraz niby ma być chłodniej u nas tu po jakieś 10-11 stopni, a chociaż słońce i bez wiatrów. No ale za tydzień już kurna po 17-18 stopni, jak się to sprawdzi, tak kilka dni ma być chyba przez cały tydzień, no to superancko, jeszcze wszystkich świętych wolne, fajnie, dłuższy weekend. Zajebiście. A wam w ogóle nie opowiadałem, bo nie było kiedy. My teraz robimy jeło ten śmietnik, ja tam dalej na praktyka. Nasz rzepanie w sumie chyba tylko wtorek, środa, no to wolno to sobie idzie. No ale też, że jest czas, no to na spokojnie, jak najbardziej tam sobie robimy i gadają. No i przychodzę w środę tam na praktyki, no to są chłopaki, bo się lekko spóźniłem, no i pan jest z tym gościem, co tam robi, też pomaga. No i mówi, dobra chłopaki, to my bierzemy Kaspra, wy tutaj macie umyć i tak dalej, posprzątać, no i później zobaczymy. No to chłopaki tam, to było w pół do 12, chłopaki o 13 przychodzą. No i mówię, że już posprzątane, dobra to idźcie do domu, pytają się mnie, zostajesz, no mówię, no zostanę i tak dalej. No to dość, że już mam chyba łącznie 3 oceny z praktyk, same piątki, dodatkowo jeszcze pochwałę mam wpisać. I powiedział, dobra, to za to, że tutaj zostajesz, pomagasz i tak dalej, nie jesteś tam problemowy, no to jakiś tam dzień sobie wolny po prostu zrobisz, że ja ci tam wpiszę obecność, a ty będziesz sobie tam spał, czy tam po prostu będziesz miał wolne. No to mówię, no jakaś najlepiej środa, bo we wtorek no to jeszcze mamy 2 godziny elektryki, a później dopiero do niego idziemy, a w środę cały dzień mamy z tym ziomkiem. Także w sumie tak w głowie szybko, kurna, w jaki tutaj dzień jakoś tak środa, jakiś żeby wolno, może dłuższy weekend. I sobie przypomniałem, 11 listopada, to jest czwartek, piątek szkoła ma wolne, no to tak środa idealnie. No to mu powiedziałem, to mam jeszcze przypomnieć, tak? Długi weekend się zapowiada, to jest 11. No to wtedy w sumie chłopaki możemy sobie tak już po grubości w tamten weekend już zakończyć farminga 19. Nas nie ma, bo my nie? Będziemy w Gorzowie, my dopiero będziemy w środę wieczorem. Kolejną?
Nie, no wtedy 11. No to jak będzie ci w środę, no to elegancko, no to weekend przed nami znaczy, wtedy. Wiesz, środa, to generalnie czwartek, właśnie w środa, wiesz, zanim wrócimy, ogarniemy się i tak dalej. W środę wieczorem to ja będę katował do upadłego. No to o 22 chyba. Nie, jeszcze. Nie no, gdzie tam jeszcze? Jeszcze 22 wychodzi. No dobra, no będzie tam czas, o to będziemy sobie pykać, tu sobie zakończymy. Zobaczymy jeszcze na jakim etapie będzie, często to możemy wchodzić, pykać. Oj tak, się zakończy to bolesiowe, kurna, po przejściach, ale tak czy siak ja tam jestem zadowolony. Nie, nie ma, nie jest tragicznie, nie jest źle. Powiem wam, że ja też. Myślałem, że będzie gorzej. Szkoda, że się porobiło jak się porobiło, ale no. Bo tam, my tam jakoś dokończyliśmy. W 22 pewnie jakąś tam w trójkę serię sobie zrobimy. No. Zapisz dwa zestawy Gracka plus twój jeden cały i z boku gdzieś na kartce napisz ile teraz wiedziesz. O ja panie. To... Tak, robisz to? Dobra. Kartę wziąłem, wszystko, dobra. Co ci dzisiaj? Moje jedna kapiota. Ja mam 27 to on w sumie. Nie, dokładną liczbę. 26 900. Ja ci zaraz powiem ile mam jedną przyczepę. Chcę policzyć jako razy ten, razy 4. Nie, tak mi nie myl. Kapi jeden raz i już dwa razy. No, no i fajnie. Fajnie, fajnie. Krówki są, krówków na 104. Tragedia jakaś, ale to tam. Nieźle. A właśnie sprzedajemy te 4 czy już wywalone? Nie, wywalone. Oj, dobra. Ale marchewki. Nieźle. Dobra, wybijać się tu czy nie wybijać? Wybijać się, wybijać się. Nie, dobra, to jest ładowarka. Najwyżej popodgarniam. Dobra, ludziska. Mniej więcej macie tutaj, jak to u nas wyglądało. 11 minut. Później pewnie my sobie będziemy tutaj rozkopać. Później zrobimy jakąś miniaturkę, jak już jest taka piękna hałda. Także miłej niedzielki życzymy, bo odcinek pewnie rano jakoś tam wyjdzie. Miłej niedzielki. Bawcie się dobrze, niech ta niedziela jak najdłużej trwa. No kurde, przyjdzie poniedziałek i znowu będzie tragedia. Także trzymajcie się, łapka, szubik. Pozdrów ta chłopaków, napisz ta wszystkiego najlepszego dla jednego, dla drugiego. I na razie, elu. Na razie.